Czy nie jest już taki moment, że powinien się skończyć audyty, oceny, analizy i naszkicowanie w zamian za audyty projektu, co dalej, do którego roku i tak dalej? Dziękuję. To może zacznę od drugiego pytania. Tak powinniśmy. Ma pan absolutnie rację. Znaczy robienie cały czas osi tego, po co poszliśmy po odpowiedzialność za państwo, z tego, że mamy rozliczyć PiS i ich naprawdę dramatycznie złe dla Polski rządy przez tyle lat, to jest jedno i to jest bardzo ważne. Natomiast to nie jest oś naszej propozycji. My powinniśmy już dzisiaj koncentrować się na tym, co mamy rzeczywiście do zrobienia i do zaoferowania w średniej, bo w krótkiej robimy, ale w średniej i w długiej perspektywie. Tak, myślę, że o tym powinno być zdecydowanie już od teraz, już nie drugie półrocze naszych rządów, ale powinniśmy już dzisiaj o tym mówić, że zapraszamy Polaków nie tylko do tego, żeby rozliczać PiS, tylko zapraszamy ich do pewnej wspólnej przygody, do nadziei, do jakiejś wizji, z którą idziemy mocno do przodu. Mam nadzieję, że to będzie to nasze przesłanie, co do którego wszyscy się zgodzimy i razem pójdziemy, bo Polacy potrzebują, żeby ktoś ich z nimi gdzieś poszedł, w dobre miejsce, a nie tylko pokazywał, że przez 8 lat było złe. Mam nadzieję, że komisje śledcze szybko skończą swoją pracę. My czekamy na ich raporty. One pracują oczywiście, natomiast nie mogą pracować w nieskończoność. My musimy mieć to rozliczone, zamknięte, wnioski do prokuratora, jeżeli trzeba i jedziemy dalej. Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Przyszedł czas na to, żeby przejść do polityki inwestycji, wizji, a nie tylko koncentrować się, mimo że to też nie było celem wielu, ale tak emocje się poukładały tylko i wyłącznie na rozliczeniach. Rozliczenia muszą być, ale to za mało.